Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, paciuszka, kurczę, nie pamiętam od kogo, nie pamiętam imienia i nazwiska, ale tak czy tak, dziękuję, zobaczymy, która firma, bo, a, tu jest, Karchem, prawdopodobnie, paczka dla naszego najlepszego klienta, tak, jeszcze chyba nic nie kupiłem w tej firmie, ale jestem najlepszy, niech tak będzie, tak, zostawmy, nie drążmy tematu. Co my tu mamy? Mnóstwo śmieci. Śmieci. Wiadro i chemia. Ale to poczekaj, to co tu jest? Tu jest Karchem. A tu jest jakaś inna firma? Nie wiem. Dobra. Co ja chcę z tym zrobić? A, będę sobie rzucał tutaj pod nogi. Dobra, to wyjmiemy wiaderko. Po prostu. Mamy wiadro. No dobrze, ogarnąłem się z papierami i z tym wszystkim. Słuchajcie, jakaś linia pro chyba, kurczę. No bo tu jest na pewno, to jest Karchem. Tak. Nazwali firmę Intense. Boss 429, szampon na przykład, koncentrat. I wąchamy. I tak nijak. Tak, no naprawdę nijak. Okej. Co tu następne? Boss 429, to samo wszystko jest. Aha, dobrze. Air Fresh, Killer Odor, czyli jakiś zapach. Kurczę, ile tego jest. O, przyjemnie. Jakie atomizery? To mnie cię interesuje. Wiadro fajne, ciemne. Atomizery. Chyba szału nie będzie. Zobaczymy. Zobaczymy. To pójdzie do atomizerków, tam gdzie wszystkie leżą. Ale po kolei, co my tu mamy? Liquid Wax. Ok, wąchamy. Przenim przedłużycie na czysty, suchy lakier. Glut. Więc tutaj może się to ciągnąć. To wyselekcjonowany do kosmetyków samochodowych, nazywany najlepszymi naturalnymi zapachami. Remiko, coś tam, no, wysokiej jakości, polimerowa powłoka. Niech będzie, dobrze. Tu co my tu mamy? Leather Protect, proszę bardzo. I wąchamy. No, już to gdzieś wąchałem. Tak, coś mi to przypomina. Ale co? Kurde, ostatnio nawet to wąchałem. Ja nie mówię, że wiecie, no, ten teren, ten, ale już ten zapach mi się przewinął. I co lepsze, wrzucili tutaj... O kurde, ale fajne. Zaraz coś zobaczycie. Coś się wylało. No, to tak nie pakujemy, słuchajcie. Jeżeli mamy kapselki, no to je zaklejamy. No i tu już nam coś poszło. To jest... czyści i przygotowuje lakier przed woskowaniem, czyli tu mamy cleaner przed woskiem, który bardzo ładnie pachnie. Czuć tam jakieś taki troszeczkę pasty. Ok, ale tu już dzióbeczek nam odchodzi. Nieważne. Trochę tego jest. Tire dressing. I nie wiem, czy ja tego nie miałem. No właśnie. Czy filmu nie było? Śmierdzi jak dressing. Dobra, sprawdzimy. Atomizer. Dressing. Do wnętrza. Tak. Wiesz co? Kurczę, zapachy ma w sumie nienachalne. W sumie tak prawie, że to nie pachnie. Dlaczego? Płyn do czyszczenia. Z hydrofobowością. Już wiem, że nie chce mi się tego ruszać nawet. Z dodatkami hydrofobowymi. No po prostu, co teraz zamania z tym gównem? Naprawdę. Ani to czyści, ani to zabezpiecza. Dajcie sobie z tym spokój już, kurwa. Wszyscy, bez różnicy jaka firma. Tragedia. To jest tak jak, kurwa, z tym interior detailerem do wnętrza. Ostatnio zresztą na fejsie wrzucałem. Widz napisał. Jak czyścił i zabezpieczał. No. Wjechał później za PC i się zdziwił ciężko. Wszystko, słuchajcie, pachnie bardzo podobnie. Jakby ten sam Quick Detailer i tak samo pachnie jak Liquid Wax. A tu jest bardziej płynny. O co tu chodzi? Nie, nie pachnie tak samo, ale ten wosk ewidentnie chyba trzeba kłaść aplikatorem gąbkowym, gdyż ponieważ hydrofobowy sposób życia, wcześniej przed użyciem stoi na czysty i suchy lakier, nakładaj niewielką ilość produktu ruchami kulistymi. Tak, czyli tu mamy taki płynny, raczej
wosk w formie, kurczę, żelu takiego. No. Zobaczymy. Co my tu mamy? Cleaner do skóry. Nic mi nie mówi. Pachnie tak, całkiem przyjemnie. Żaden z zapachów jeszcze mnie nie drażni i nie narzuca mi się, że nie jest jakiś taki nieprzyjemny, drażniący. Wszystkie są spoko. O! Plastik, cleaner do czyszczenia plastików. Czyszczący przeznaczony do szybkiego czyszczenia. Sposób użycia. Wyczyścić powierzchnię. Rozpyl bezpośrednio na powierzchnię oczyszczoną lub mikrofibrą. Czyli taki... co tu jest napisane? Tworzywa sztuczne uszczelki gumowe. Wow, wszystko. O, taki zapach przyjemny. Zobaczymy. Naprawdę, jeszcze żaden zapach mnie nie drażnił w nocha, co jest fajne. Zaraz tam jakiś sprytny jegomość napisze, że ryzykuje. Oczywiście, że ryzykuje. Jak się urodziłem, to już ryzykuje. Zaraz po urodzeniu, kurczę, życie to jest w ogóle ryzykowne. Nie no, bez przesady, ale no ktoś to musi niuchać. Dressing do plastików i opon. Zobaczmy. No i tutaj, słuchajcie, pachnie jak od Detail. Pamiętacie firmę, co to było? Tak, Detail chyba to się nazywali, tak? Detail, tak, Detail. Detail, jak oni się nazywali? Kurczę, co się zawinęli. Pachnie jak auto Motive Car, pachnie jak coś tam jeszcze, więc no, ale to mnie ciekawi. Zobacz, wiadro z takim, kurczę, z kurczybykiem. No, jestem ciekawy tego. Nie mam pojęcia, co mam na ten temat powiedzieć. Nie spotkałem się z czymś takim jeszcze, żeby ktoś tego używał. Może już ktoś używa i się wypowie, ale tu widzę fajne rozwiązanie na moją kochaną rękawicę. Wiadro tu jest, co? Grid Shot, coś tam, Shield. Grid Shield, jakiś tam coś. Maczam i przejeżdżam. Może być ciekawe, bo tak jak sobie maczam i przejeżdżam tu, to maczam tak, wjeżdżam, cyk, tu. Kurde, może być fajne. No, następne mycie oczywiście. Pierwsze, co się pojawi, to wiaderko z tym, kurczę, separatorkiem. No zajebisty, no. Muszę powiedzieć, że jestem miło zaskoczony. Chociaż wolę tulejkowe, bo te to tak jakbyś... Również dobrze, jakbyś go nie miał, no. Tak naprawdę psychicznie to wspiera. Znaczy, coś tam oddziela, no, żeby nie było. Ale tego jestem ciekawy bardzo, czy to w ogóle... ma jakieś praktyczne zastosowanie. Dobra, nieważne. Mnóstwo produktów. Dziękuję bardzo. Kiedy się pojawią? Nie mam pojęcia. Standardowo, no będę badał teren. Nie mam czasu, wiadomo, zobacz, jakie mam pony brudne. Dzisiaj właśnie jeździłem do Straży Miejskiej, bo stanąłem niby na zieleni, co się okazało, nie stanąłem, a stanąłem, a nie stanąłem. I pouczenie. No i dobrze. I tak ma być zawsze. A jeżeli chodzi o strażaków, to pozdrawiam Bartosza. Myślę, że ogląda, wie, o co chodzi, znajomka. No dobra, nieważne, my tu gadu, a produkty stoją i się uśmiechają. Czy któryś produkt zaskoczył mnie zapachowo? Żaden. Czy któryś mi się jakoś chamsko narzucał? Żaden. Wszystko, co uniuchnąłem, bardzo przyjemnie, bardzo delikatnie pachnie i nic nie było takiego ostrego, żeby mnie drażniło w nocha. Co? Zapowiada się całkiem ciekawie. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia...